Nasza firma od dłuższego czasu specjalizuje się w musicalach, a każdy musical to jest oczywiście duża liczba aktorów na scenie. No i z tego zaczynają wynikać problemy, jak tych aktorów omikrofonować. Oczywiście podejście znane z Domu Kultury, że zwiesić jeden mikrofon pojemnościowy z góry, to niestety wiąże się z zbieraniem wielu hałasów wokoło, z szuraniem kapci po scenie, butów i tak dalej, więc trzeba było pójść w mikroporty. Przyszło zatem poszukać produktu, który ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny. I takim produktem moim zdaniem jest firma Mipro bądź Mipro, bo nie jestem pewien, jak to się prawidłowo wymawia, różne są wersje. Z marką spotkałem się ponad 20 lat temu, kiedy robiliśmy nasze pierwsze musicale, jeszcze zanim założyłem firmę. I postanowiłem, że w mojej firmie też będę szedł w podobną stronę. Grając spektakl z dziećmi, z młodzieżą, gdzie wiadomo, te głosy, te wszystkie umiejętności wokalne są różne, bo dzieci występują z różnym poziomem. Część dotarła do nas rok temu, dwa lata temu, część jest, mówię, już ponad 13 lat. To tak naprawdę niesamowite w tym sprzęcie jest to, że na przykład są małe problemy ze sprzężeniami różnego typu mikroportów, zwłaszcza kiedy na przykład występuje 12 czy 22 mikroporty równorzędnie na scenie. To jest to niesamowite, że faktycznie oni są czytelni, zrozumiali i to jest właśnie piękne. W obsługiwanych przez nas musicalach wykorzystujemy przede wszystkim serię Act 7, która jest takim jakby koniem roboczym. Oprócz tego dokupiliśmy jeszcze 8 nadajników z serii cyfrowej, żeby porównać sobie, zobaczyć, jaka jest różnica i na przykład głównym rolom często zdarza się, że właśnie dajemy serię cyfrową. Plusem bardzo dużym jest to, że w jednym odbiorniku mamy 4 urządzenia, dlatego 4 kanały są obsługiwane przez jeden odbiornik. Jeśli zestawimy ze sobą 4 takie odbiorniki, to mamy już 16 kanałów. Podłączamy to pod jeden splitter antenowy i na 2 antenach mamy 16 kanałów. To już naprawdę załatwia wiele spraw związanych z radiem. Bardzo ważna jest prostota obsługi, ponieważ są to musicale zwykle biletowane, spektakle dla dzieci, więc nie zawsze są pieniądze na radiowca z prawdziwego zdarzenia. Po prostu tym się muszą zajmować ludzie, którzy dzieciom zakładają i młodzieży mikroporty. Dlatego postanowiliśmy zunifikować cały system, żeby radiowiec, mikroportowiec nie miał pod sobą nie wiadomo ilu różnych systemów, tylko po prostu jeden system, który jest tak samo obsługiwany, czytelny. Jednym rzutem oka można ocenić stan całego radia i szybko złapać, jeżeli jest jakiś problem, wystąpiły jakieś zakłócenia, przestroić, uciec na inną częstotliwość i dalej show must go on. Lecimy w 70 osób na 22 mikroportach dzisiaj. Jest to dokładnie, szczegółowo rozpisane, kto, gdzie, kiedy, przepinka tego, ten wchodzi tu. I oni mają ścisły plan rozpisany, każdy dostał ten plan i musi się trzymać. Te dzieciaki faktycznie są od samego początku przygotowywane, że muszą być jak zawodowcy. Tam nie ma żadnego inspicjenta z tyłu. To działa na takiej zasadzie, że on wie, że teraz ten mikroport musi oddać, bo w następnej ktoś śpiewa i te przepinki muszą zrobić, ale faktycznie te dzieci są od samego początku uczone, że muszą umieć się odnaleźć i muszą wejść, bo inaczej nie wyjdą na scenę. Mikrofon, jakiego używamy, to MU53. Jest to mikrofon kardioidalny. Wizualnie może nie jest tak dyskretny jak większość typowych mikroportów, ale jego bardzo dużym plusem jest to, że odpowiednio ustawiony brzmi po prostu jak mikrofon do ręki, co na przykład przy ciszej śpiewających aktorach potrafi doprowadzić do sytuacji, że jesteśmy w ogóle w stanie go wyciągnąć ponad gęsty aranż. Bardzo praktyczną kwestią jest to, że mikrofon nakłada się na dwoje uszu, czyli już on sam z siebie trzyma się na głowie. Doklejanie tasiemką jest głównie po to, aby kapsuła mikrofonu, która jest, przypomnijmy, kardioidalna, patrzyła dokładnie w kącik ust. Trzeba też zwracać uwagę, żeby mikrofon nie znalazł się przed ustami, ponieważ zbiera oddechy, albo za, ponieważ no, za mało zbiera nam tego, czego chcemy. Musi być dokładnie naprzeciwko kącika ust i nie może się przekręcić, bo wtedy cała kardioida nam zbiera wszystko z dołu i tracimy jakby główną korzyść związaną z zastosowaniem tej kardioidy. Nasza praca z dziećmi ma uczyć ich samodzielności. Zresztą to jest przepiękne, bo dużo przychodzi takich osób zagubionych nieraz, a wychodzą stąd jako takie maszyny trochę rozwalające scenę. A nie tylko, bo w życiu to się przydaje. Potrafią się odnaleźć w różnych sytuacjach, bo o to chodzi.
Z punktu widzenia właściciela największym atutem jest stosunek jakości do ceny. Po prostu w tych pieniądzach mamy profesjonalny system, który ma bardzo dobre radio, działa bardzo dobrze, szeroki wybór różnych mikrofonów, które możemy do niego podpiąć, no i skompaktowanie wszystkiego w obudowie. To, że w stosunkowo niedużych case'ach mamy dużo kanałów tego samego typu, tak samo obsługiwanych i możemy na nich polegać.